Chociaż czasu mamy jeszcze dużo, bo do końca kwietnia, to nie ma co odkładać rozliczenia podatkowego na ostatnią chwilę. Mieszkańcy Ełku mają do wyboru trzy sposoby. Ręcznie wypełnić formularz, przeliczając wszystkie wartości, albo z pomocą programu komputerowego, bądź też drogą elektroniczną, wypełniając e-deklarację. Od 2008 roku pracownicy Urzędu Skarbowego w Ełku zachęcają do składania zeznań podatkowych przez internet, gdyż jest on po prostu bardziej korzystny. Unikamy w ten sposób nie tylko stania w kolejce. Zeznanie złożone drogą elektroniczną ma szybszy, bardziej zaawansowany stopień przetworzenia w momencie, kiedy wpływa do urzędu, a to daje możliwość uzyskania szybciej zwrotu nadpłaty podatku. Taka forma zeznania podatkowego jest równie korzystna w przypadku wspólnego rozliczania się małżonków. W tym wypadku nie ma potrzeby składania w Urzędzie Skarbowym dodatkowego upoważnienia. Zeznanie wypełnione za pomocą e-deklaracji nie wymaga również specjalnego elektronicznego podpisu. Tam system żąda podania danych identyfikacyjnych podatnika oraz kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego, czyli rozliczając się za 2011 rok, system będzie żądał podania kwoty przychodu za rok 2010, który został wykazany w poprzednim zeznaniu podatkowym. Wypełniając deklarację w formie elektronicznej, niemożliwe jest popełnienie błędu. System sam nakierowuje podatnika. Wchodzi się na poszczególne ikony, wybiera się urząd skarbowy, wybiera się nazwę miejscowości. Przy wbijaniu danych do systemu e-deklaracje na podstawie informacji PIT-11 podatnik przenosi te dane z informacji, ustala prawidłowe limity ulg. System sam nakierowuje, informuje, co należy zrobić. Jeżeli są jakieś błędy popełnione przy wypełnianiu, system da znać, gdzie te błędy, w których pozycjach są. Po wysłaniu rozliczenia możemy pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru. Dokument potwierdzający, że nasze zeznanie zostało złożone i przyjęte. Niezależnie w jakiej formie składamy deklarację podatkową za rok ubiegły, należy pamiętać, że zmianie uległ identyfikator podatkowy dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przy wypełnianiu zeznania takie osoby powinny posługiwać się numerem PESEL, a nie jak do tej pory numerem NIP.